Otwórzmy Słowo Boże na Księdze Jonasza. Księga Jonasza i to nie jest długa księga, natomiast całej nie czytalibyśmy, tylko wybrane wersety. Jonasz jest człowiekiem wierzącym, który otrzymał słowo od Pana, podobnie jak Filip, ewangelista. I Filip Ewangelista, o którym rozmyślaliśmy przy okazji 8 rozdziału Dziejów Apostolskich, gdy usłyszał, że ma pójść do pogan, to poszedł. Że ma pójść na drogę pustynną, to poszedł. Też był, tak jak Jonasz, pochodzenia z rodziny Jakuba, czyli Izraelita, dokładniej helenista był Filip, a Jonasz jest z Galilei, z tego co kojarzę. I dzięki temu możemy popatrzeć na sługę Bożego, bo Jonasz bez wątpienia jest sługą Bożym, ale wyciągnąć stąd lekcję dla siebie, dlatego że Jonasz, co powinno nas zawstydzać każdego z osobna, nie posłuchał. Nie posłuchał i tak jak mieliśmy okazję rozmawiać w czasie przerwy, wierzący nie jest robotem. Ma wolę przez Boga zostawioną w stanie takim, że może podejmować decyzje. I te decyzje są w pewnym sensie suwerenne, bo Bóg oddelegował część swojej suwerenności na człowieka. Oczywiście, że gdyby Bóg chciał, to nikt nie mógłby nawet ręką albo nogą ruszyć inaczej. Bylibyśmy wtedy jak gwiazdy na niebie, jak wyregulowany zegarek, jak dobrze naoliwiona maszyna. Ale to nie było Bożym zamiarem. Dlatego człowiek składa się z ducha, duszy i ciała. I każda z tych części ma wolność działania w zależności od tego, jaką drogę zdecyduje się obrać. Ale, jak mówi kaznodzieja, pamiętaj, że będziesz wezwany przed sąd. Niewierzący będzie oceniany na podstawie uczynków. I te uczynki zaprowadzą go do wiecznych płomieni jeziora ognia i siarki, bo te uczynki nie są chwalebne. Są ku potępieniu. Wierzący z kolei ma wydawać owoc dla Boga. I można powiedzieć, że wszystko, co nie przynosi owocu dla Boga, będzie stracone. Będzie bezpowrotnie utracone. I to widzimy na przykład w obrazie człowieka, który buduje na Chrystusie, na skalę. Fundamentu innego nikt nie może założyć niż tylko Pana Jezusa Chrystusa. Ale na nim buduje na przykład z drewna, buduje ze słomy, buduje z paździerza. To gdy przyjdzie taka próba ognia, to te rzeczy się nie ostoją. Ale jeżeli buduje z złota i innych zdających egzamin przy ogniu rzeczy, to te rzeczy się ostoją. I też jest powiedziane, że każdy wierzący stanie przed
sądem Chrystusowym. I każdy wierzący otrzyma pochwałę od Boga. To pokazuje, że na tym sądzie w ogóle te fragmenty życia, które nie przynosiły Panu chwały, będą białymi plamami, można by powiedzieć. I nie będzie się o nich wspominało. A będą tylko brane pod uwagę rzeczy, za które Pan Jezus nas pochwali. I być może jeden wierzący będzie miał dłuższą pochwałę, a drugi wierzący będzie miał pochwałę krótką. Podejrzewam, że nie będzie ani jednego, który nie będzie miał żadnej pochwały, bo jest powiedziane, każdy otrzyma pochwałę od Boga, więc każdy wierzący za coś będzie pochwalony przez Boga. Czyli to nie chodzi o jakąś próżną chwałę ludzką, która jest bezistotna, tylko to jest pochwała z ust, z których warto usłyszeć pochwałę. I Jonasz jest przykładem wierzącego, który skorzystał ze swojej wolności. Skorzystał z niej najpierw źle. I też mamy pokazane w tej księdze, w jaki sposób dobry pasterz się posługuje, gdy czytamy Psalm 23, narzędziami, które ma. Bo tam jest laska Twoja i kij Twój mnie pocieszają. Po co pasterzowi był kij? Po co była pasterzowi laska? No między innymi po to, żeby chronić owce przed wilkami, przed różnego rodzaju zagrożeniami. Ale też była starożytna technika, którą nasz wypłukany przez propagandę unijną umysł może oceniać negatywnie. Ale polegała ta technika na tym, że jeśli jakaś owieczka nie trzymała się pasterza, gdzieś odłaziła, ciągle trzeba było ją szukać, to pasterz łamał jej nogi. I ta owieczka albo mogła być spoczywać w miejscu, dopóki jej się te nogi nie zrosły, albo była tam, gdzie niósł ją pasterz. I skutek tego był taki, że jak już jej się te nóżki zrosły, to potem już była tak przywiązana do pasterza, który w czasie tej choroby ją nosił, że potem już nie odstępowała od niego na krok. I czasami, gdy odejdziemy za daleko od pasterza, gdy odejdziemy od Pana, to On musi nam połamać nasze nóżki i wziąć na ramiona. I tak samo było z Jonaszem. Jonasza, syna Amitaja, doszło słowo Pana tej treści. Wstań, idź do Niniwy, tego wielkiego miasta, i mów głośno przeciwko niej, gdyż jej nieprawość doszła do mnie. Widzimy tutaj wyraźnie, że Pan życzył sobie, żeby tym zgubionym poganom powiedzieć Słowo Boże, żeby odwieść ich od nieprawości, która doszła do mnie, do Pana. Jest to bardzo powszechne wokół nas. I w zasadzie nie powinno nas dziwić, gdy dostajemy takie wezwanie, że mamy mówić otaczającym nas ludziom, bo ich nieprawość już doszła i niebios sięga. I Jonasz wstał, aby... No i tutaj chcielibyśmy, żeby ten... Końcówka tego zdania wyglądała zupełnie inaczej. Ale to jest tak podobne do nas. To jest w każdym życiu naszym codziennie to widziane, że Pan coś mówi, a my wstajemy, aby uciec przed oblicza Pana. Może nie do Tarszyszu. Może w inne miejsce. Może w obowiązki zawodowe. Ach, jakie to szlachetne, pracujemy na dom.
może w jakąś inną, szlachetną w oczach ludzi czynność, ale to jest nasz Tarszysz. A my nie mamy uciekać do Tarszyszu. I Jonasz stał, aby uciec przed oblicza Pana do Tarszyszu. A gdy przybył do Jaffy, znalazł tam okręt, który miał płynąć do Tarszyszu i zapłaciwszy za przejazd, szedł na pokład, aby sprzed oblicza Pana jechać z nimi do Tarszyszu. I tutaj już widzimy, że Pan używa laski i kija. Lecz Pan zesłał silny wiatr na morze i zerwała się potężna burza na morzu, tak iż zdawało się, że okrętowi grozi rozbicie. Wtedy żeglarze przestraszyli się i każdy wołał do swojego Boga. Sprzęt, który był na okręcie, wyrzucili do morza, aby zmniejszyć ciężar. Jonasz zaś zszedł na sam dół okrętu i zasnął twardym snem. Wtedy podszedł do niego kapitan okrętu i tak rzekł do niego: dlaczego śpisz? Wstań, wołaj do swojego Boga. Może Bóg wspomni na nas i nie zginiemy. Widzimy wyraźnie, że ten pogański kapitan doskonale wiedział, kogo ma jako pasażera na pokładzie. Ten pasażer znał Boga, którego ten kapitan nie znał. Ale ten kapitan wiedział, że skoro te wszystkie modlitwy tych wszystkich ludzi do ich bogów nie działają, to rozwiązanie jest w tym tajemniczym pasażerze, który jest na dole okrętu. Tutaj też pokazuje to, że my jako wierzący mamy nawet w czasie, gdy jesteśmy nieposłuszni, przywilej posiadania twardego snu. Nawet jeśli jesteśmy na drodze nieposłuszeństwa, to fakt, że mamy wszystkie grzechy przebaczone, wszystkie winy zmazane, oddalone jak wschód od zachodu, to mamy pokój z Bogiem. Nawet jeśli jesteśmy nieposłusznymi, krnąbrnymi synami, jak Jonasz. I mamy zdolność zasnąć twardym snem. Bo faktycznie sumienie, jeśli chodzi o wieczność, ma już odpoczynek. Wiemy, że za nasze wszystkie grzechy baranek został doskonały, ofiarowany. Ale on jest nazywany Zbawicielem od grzechów. Nie dlatego, żebyśmy my w tym grzechu trwali po nawróceniu. Choć mając przebaczone wszystkie grzechy, w nietrzeźwości niejedno dziecko Boże sobie na to może i pozwalać, tylko ograbia się z działania Ducha Świętego. Ograbia się z tych wszystkich wspaniałych skarbów, tak, że w dalekosiężnym stanie może się okazać, że będzie tak jak z tymi 5 głupimi i 5 mądrymi pannami, że będzie nie do odróżnienia od świata, bo jeden i drugi przypadek będzie wyglądał tak samo. A przecież to nie o to chodzi. I szybko, rzućmy losy, aby się dowiedzieć, z czyjej winy spadło na nas to nieszczęście. Gdy więc rzucili losy, los padł na Jonasza. Czyli intuicja kapitana została potwierdzona środkiem, jakim się posłużyli. Statystycznie te losy były tak skonstruowane, że tylko wyższa niebiańska przyczyna mogła spowodować, że los padł na Jonasza i Bóg zdecydował się faktycznie
poprzeć intuicję kapitana. Choć oczywiście nie musiał, bo jest to rzecz, która jest ludzką metodą i ta metoda nie ma pieczęci Bożej. Choć tu faktycznie zadziałała. I mieli już dodatkową pewność. Jednakże wiadomo, że dopóki nie porozmawiali z nim, to tej pewności stuprocentowej nie mieli. I ósmy werset o tym mówi. Powiedzże nam, z czyjej winy spadło na nas to nieszczęście? Jakie jest twoje rzemiosło, skąd pochodzisz, jaki jest twój kraj i z którego ludu jesteś? Czy może być większy wstyd i hańba, że do Boga przyprowadzają nas niewierzący? Że jakiś niewierzący powie, tak jak mi kiedyś powiedział policjant, gdy wlepiał mi mandat, to ty jedziesz na zgromadzenie, przekraczasz prędkość, to w ogóle, i to był człowiek, który się określił jako ateista i jako komunista. Czy może być w ludzkim wyobrażeniu ktoś dalej od Boga i on powiedział, że nawet w jego systemie moralnym nie mieści się coś takiego? I tutaj mamy taką hańbiącą sytuację. Wierzącego napominają niewierzący, którzy są w pełnej ciemności, a mimo to mają więcej oleju w głowie, mówiąc przenośnie, niż wierzący, który sobie myśli, że ucieknie od oblicza Pańskiego. To przecież jest bardzo upokarzające. I faktycznie potwierdził, jestem Hebrajczykiem. Te słowa brzmią jak szyderstwo. Powiedział, czczę Pana. Faktycznie? Czy nasze życie czci Pana? Czy ono czci Pana wtedy, gdy muszą nas napominać nawet ludzie niewierzący? Czczę Pana Boga niebios, który stworzył morze i ląd. 10 werset pokazuje właściwą reakcję tych ludzi niewierzących. Oni się przerazili, zlękli się, dowiedziawszy się, że ucieka sprzed oblicza Pana, bo im to był powiedział. Rzekli do Niego, dlaczego to uczyniłeś? Czy może być bardziej druzgocące pytanie dla naszych serc, gdy niewierzący spyta, dlaczego to zrobiłeś? Że on nawet w tej ciemności widzi, że takich rzeczy się nie robi. Widzisz, to jest bardzo upokarzająca sytuacja. A jakże często każdy z nas do takiej sytuacji jest gotów doprowadzić przez swoje nieposłuszeństwo. Nadto rzekli do Niego, co zrobimy z Tobą, aby morze uspokoiło się i zaniechało nas, bo morze im dłużej, tym bardziej się burzy. Wtedy rzekł do nich, weźcie mnie i wrzućcie do morza, a morze uspokoi się i zaniecha was, bo wiem, że z powodu mnie zaskoczyła was ta wielka burza. Widzimy tutaj też to, że nasze nieposłuszeństwo może spowodować nieszczęście dla tych biednych, niewierzących ludzi, którzy są dookoła. Jonasz ściągnął nieprzyjemne okoliczności na tych niewierzących ludzi, którzy z nim płynęli. I tak samo może się okazać, że aby cię Pan ostrzec, jakiś niewierzący poniesie szkodę. Aby cię wyrwać z grzechu, jakiś inny człowiek, aby dla ciebie była to lekcja, będzie obciążony z powodu twojego nieposłuszeństwa. I ci mężowie nie chcieli go wyrzucić do morza.
kierowali się humanitaryzmem, bo w ich umysłach wyrzucenie go do morza było po prostu karą śmierci. Nie chcieli mu tego zrobić. Dlatego czytamy, że ci mężowie wiosłowali, chcąc się dostać do brzegu. Nie mogli wszakże, gdyż morze coraz bardziej burzyło się przeciwko nim. Wtedy sami wezwali Pana, mówiąc: o Panie, nie dopuść, abyśmy zginęli z powodu tego człowieka. I nie obarczaj nas winą przelania krwi niewinnej, bo Ty, o Panie, czynisz, co chcesz. Powstało dzięki temu wielkie modlitewne poruszenie na tym statku. I oni zawołali do Pana, aby uniknąć odpowiedzialności za to, co za chwilę zrobią, a od strony ludzkiej dokonali zabójstwa. Wzięli więc Jonasza i wrzucili go do morza. Na zdrowy ludzki rozsądek oni go wtedy zabili. A ci mężowie bardzo się zlękli Pana, złożyli więc Panu ofiarę i uczynili śluby. Oczywiście wiemy, że Jonaszowi życie nie było zabrane. Został połknięty przez wielką rybę. Pan wyznaczył wielką rybę, aby połknęła Jonasza. To jest bardzo znamienne, że tu jest napisane, że została wysłana wielka ryba, aby połknęła Jonasza. Ta ryba to może być gatunek, który jest nam nieznany. Mogła być ona stworzona przez Pana wtedy konkretnie na te okoliczności. To nie musiała być ryba, którą znamy, bo takie różne są próby znalezienia tego gatunku. Ale gdyby nawet nie były żadne ryby zdolne połknąć człowieka, to wiemy z całą pewnością, że wtedy ryba połknęła Jonasza. I kiedyś mówiłem już o tym, że jedna wierząca była wyśmiewana przez to, że wierzyła, że wielka ryba połknęła Jonasza, przez racjonalistę. A ta kobieta odpowiedziała mu: szanowny panie, gdyby Biblia powiedziała, że to Jonasz połknął wielką rybę, też bym uwierzyła, bo Słowo Boże jest dla mnie bardziej miarodajne niż pańskie przemyślenia. I my też mamy właśnie wokół siebie pełno głosów racjonalizatorskich, racjonalnych, po ludzku, opartych na ludzkiej mądrości. I to jest tak, że im ktoś mniej wie o nauce, tym więcej próbuje się tą nauką podpierać do wykluczenia wiary. Jest dokładnie odwrotna zależność, bo doświadczenie pokazuje, że wysoko specjalizowani ludzie w nauce zaczynają dostrzegać, że ludzka wiedza jest na nic, że mienią się mądrymi, a okazują się głupi. W mojej dziedzinie jest dokładnie tak samo, że tak jak jako student myślałem, że wszystko wiem, później wiele lat pogłębiałem tą wiedzę i zaczynałem już dostrzegać, że tak my naprawdę nie wiemy nic. I tak jest w każdej dziedzinie nauki. Natomiast racjonalizm często jest ślepy, oparty na kilku źle dobranych faktach, połączonych ze zwykłą niechęcią do Boga. I modlił się Jonasz do Pana, swojego Boga, z wnętrzności ryby. Czyli widzimy tutaj wyraźnie,
Jonasza, że wreszcie przyszedł do Pana, odezwał się do Pana, zamiast już w drugim wersecie powiedzieć: ale Panie, ja nie chcę tam iść. I nawiązać ten dialog. Ale musiały się wydarzyć pewne rzeczy i Jonasz, tak jak ta owieczka ze złamanymi nogami, przylgnął do swojego Boga. I tutaj jest modlitwa, która jest często używana przez nas jako też opis faktu, że Pan Jezus został złożony w ofierze. I modlił się Jonasz do Pana, swojego Boga z wnętrzności ryby, mówiąc: wzywałem Pana w mojej niedoli i odpowiedział mi. Z głębi krainy umarłych wołałem o pomoc i wysłuchał mojego głosu. Wrzucił mnie na głębię spośród morza i porwał mnie wir. Wszystkie Twoje bałwany i fale przeszły nade mną. Już pomyślałem, jestem wygnany sprzed Twoich oczu. Jakże będę mógł jeszcze spojrzeć na Twój święty przybytek? Wody sięgały mi aż do gardła. Ogarnęło mnie topielisko. Sitowie wiło się koło mojej głowy. Stąpiłem do stóp gór. Zawory ziemi na zawsze się za mną zamknęły. Lecz Ty wydobyłeś z przepaści moje życie. Panie Boże mój, gdy ustawało we mnie życie, wspomniałem na Pana i tak doszła moja modlitwa do Ciebie, do Twojego świętego przybytku. Ci, którzy trzymają się marnych bożyszczy, opuszczają swojego miłościwego, lecz ja pragnę Ci złożyć ofiarę, z głośnym dziękczynieniem spełnię, co ślubowałem. U Pana jest wybawienie. Wtedy Pan rozkazał rybie, a ta wypluła Jonasza na ląd. Pan Jezus sam odniósł się do tego, że jak Jonasz był w brzuchu ryby 3 dni i 3 noce, tak Pan Jezus będzie w łonie ziemi po ukrzyżowaniu 3 dni i 3 noce. To jest jedno odniesienie, które też pokazuje, że świadectwo Jonasza jest, księgi Jonasza jest prawdziwe, że sam Pan Jezus powołał się na wydarzenia z tejże księgi. Drugie odniesienie do naszego Pana to właśnie ta dyskusja między uczonymi w piśmie, że żaden prorok nie wywodzi się z Galilei, a przecież Jonasz, będąc prorokiem, wywodził się z Galilei. To pokazuje, że faryzeusze nie znali pism ani mocy Bożej. Nie byli zorientowani w Słowie Bożym i ta ich wiedza była tylko i wyłącznie wyuczonym przepisem ludzkim, bez przywiązania do tego serca. Czyli bardziej opierali się na tradycji ludzkiej i wybranych, wyrwanych z kontekstu fragmentach Starego Testamentu, połączonych z naukami starszych i przesądami ludzkimi i zabobonami ludzkimi, a nie na czystym Słowie Bożym. To powinno nas też przestrzegać przed tym, z jakim podejściem my podchodzimy do Słowa Bożego. W jaki sposób my Słowo Boże traktujemy? Czy polegamy na nauce braci? Czy czerpiemy bezpośrednio ze Słowa Bożego? Czy korzystamy z różnych objaśnień? Czy korzystamy ze Słowa Bożego? I w tym świetle oceniamy naukę braci i w tym świetle oceniamy książki, które czytamy. Mamy sami znać Słowo Boże, mamy sami osobiście je studiować, a książkę czy opinię brata traktować tak jak należy, czyli jako po prostu też przemyślenia innego człowieka wierzącego na temat Słowa Bożego, a nie jako wyrocznie. Wyrocznią jest Słowo Boże. Wtedy nie będziemy powielać czyichś błędów. Wtedy będziemy sami, studiując Słowo Boże i rozumiejąc je,
mogli rewidować swoje życie w najlepszym źródle informacji. I wtedy jest kolejne przyjście słowa Pana do Jonasza. 3:2. Wstań, udaj się do Niniwy, tego wielkiego miasta, i zwiastuj mu poselstwo, które ci przekazuję. Wtedy Jonasz stał i udał się do Niniwy według słowa Pana, a Niniwa była bardzo wielkim miastem na 3 dni drogi pieszej. Czy tak nie mogła się zacząć nie mógł się tak zacząć pierwszy rozdział? Przecież byłaby z tego i korzyść dla Jonasza, i większa chwała Boża. Wtedy Jonasz stał i udał się do Niniwy według słowa Pana, a Niniwa była bardzo wielkim miastem na 3 dni drogi pieszej. I też tutaj racjonaliści twierdzili, że nie było takiego miasta jak Niniwa o takich dużych rozmiarach. I też podważano to przez bardzo długi czas, aż później znaleziono, że faktycznie Niniwa była wielkim miastem i faktycznie, jeśli chodzi o taką objętość jej, była takim miastem, jak pokazuje to Słowo Boże w Księdze Jonasza. A Jonasz rozpoczął wędrówkę do miasta, odbywając drogę 1 dnia i wołał tak. Jeszcze 40 dni zostaje do zburzenia Niniwy. I tu jest ważna zasada. Bóg zawsze ma prawo cofnąć sąd. Ma prawo ogłosić sąd. Jeśli ktoś pokutuje, jeśli ktoś jest gotów poddać się Bogu, to Bóg rezerwuje sobie prawo do wycofania wykonania sądu. To jest bardzo ważne, żebyśmy to zrozumieli w swoim własnym kontekście. 3 Jana mówi, że kto nie wierzy Jezusowi, już jest potępiony. Ja przeczytam to miejsce z Ewangelii Jana, 3, bo ono jest bardzo ważne i myślę, że warto zwrócić na to uwagę. Bo każdy człowiek w momencie, gdy ujawni się jako grzesznik, czyli jak można powiedzieć technicznie, pierwszy raz w swoim życiu zgrzeszy, ściąga na siebie potępienie. Zapłatą za jeden grzech jest wieczna śmierć. Oczywiście on ten grzech popełnia, bo już ma odziedziczoną po Adamie naturę grzesznika i to się po prostu zbiega w czasie, gdy dziecko zaczyna być na tyle świadome, żeby zgrzeszyć, jest też na tyle świadome, żeby pokutować i nawrócić się i skorzystać z łaski Bożej. Jeśli nie jest w stanie rozróżniać między prawym a lewym, jeśli nie jest w stanie rozróżniać po prostu co jest dobre, a co złe, to wiemy ze Słowa Bożego, że jeśli Bóg zabrałby takie dziecko, to ono idzie do Pana, jako właśnie dziecko, które nie miało tej świadomości. Ale jeśli już jest świadome, jeśli już rozróżnia, to też jest gotowe, aby również pojednać się z Bogiem i wyznać ten grzech. I teraz widzimy tutaj na przykład 18:3 Jana. Pan Jezus tak mówi do Nikodema, czyli to jest coś, co powinno być szczególnie bliskie naszemu sercu. Kto wierzy w Niego, nie będzie sądzony, kto zaś nie wierzy, już jest osądzony, dlatego że nie uwierzył w imię jednorodzonego Syna Bożego. Czyli zostało 40 dni do zburzenia Jerozolimy, a w przypadku tego człowieka zostało ileś tam dni jego życia, aby był wrzucony do piekła. Być może to będzie jeszcze tego samego dnia. Ktoś kiedyś powiedział na antenie radiowej, że możesz dzisiaj położyć się spać i obudzić się już w piekle. Bo faktycznie, jeśli ktoś nie ma pojednania z Bogiem, jeśli ktoś nie uwierzył Panu Jezusowi, to Boży gniew na nim
ciąży. I tak mówi trzeci rozdział Ewangelii Jana, 36 werset. Kto wierzy w Syna, ma życie wieczne. Kto zaś nie wierzy Synowi, albo nie słucha Syna, zależy od przekładu, kto nie wierzy Synowi, nie ujrzy życia, lecz gniew Boży ciąży na nim. Już cały Boży gniew ciąży na takiej osobie. Bo ten gniew Boży albo jest na tobie, albo był włożony na Pana Jezusa w momencie, gdy był ukrzyżowany. Gdzieś ten Boży gniew musi ciążyć. Albo ciąży na tobie, albo został złożony na baranka. Został złożony na baranka, jeśli uwierzyłeś Jezusowi. Jeśli nie uwierzyłeś Jezusowi, gniew ciąży na tobie. I jeżeli słyszysz Ewangelię i nie przyjmujesz jej, to krew twoja na twoją głowę. I widać, że Jonasz zrobił to, do czego pierwotnie nie był przekonany, ale teraz już jest przekonany. Musimy też wziąć tą ważną lekcję z tego, bo do historii przeszedł taki przykład niewiernego Tomasza. Ale przecież to jest nieuczciwe. On najpierw powiedział, że jeśli nie włoży ręki w rany Pana Jezusa, w bok Pana Jezusa, to nie uwierzy. Ale Pan Jezus pozwolił mu tego dokonać i Tomasz uwierzył. My go powinniśmy pamiętać, tak jak Słowo Boże go zapisuje, jako wiernego Tomasza. Nawet historia mówi o nim, że poszedł potem i głosił Ewangelię w Indiach. Jeśli ten przekaz historyczny jest prawidłowy, to te wszystkie pierwotne wspólnoty chrześcijańskie, które udało mu się założyć, poświadczają, że nie tylko miał wiarę dla siebie, ale również dlatego, żeby ją przekazać innym. A Jonasz właśnie wtedy zaczął obserwować cud w wersecie 5. Wtedy obywatele Niniwy uwierzyli w Boga. Ogłosili post i oblekli się we włosiennice, wielcy i mali. Widać, że nawet król zszedł z tronu i całe miasto się nawróciło. I 10. werset właśnie mówi o tym, że Bóg zareagował na to, bo może Bóg znów się użali i odstąpi od swojego gniewu i nie zginiemy, mówi 9. werset. A gdy Bóg widział ich postępowanie, że zawrócili ze swojej złej drogi, wtedy użalił się Bóg z nieszczęścia, które postanowił zesłać na nich i nie uczynił tego. Czyli wspaniała rzecz. 120 tysięcy osób. Największa ewangelizacja w historii. Nawet Piotr takiej nie zrobił. Tam się nawróciło tylko 3 tysiące osób. A potem w krótkim czasie było 5 tysięcy wierzących. A tu 120 tysięcy wierzących uwierzyło w Boga. I musimy mieć świadomość tego, że Ewangelia się nie zmienia. Bo gdy widzimy anioła lecącego środkiem nieba, to jest 14 rozdział objawienia. Szósty werset. I widziałem innego anioła lecącego przez środek nieba, który miał Ewangelię wieczną, aby ją zwiastować mieszkańcom ziemi i wszystkim narodom, i plemionom, i językom, i ludom, który mówił donośnym głosem: bójcie się Boga i oddajcie Mu chwałę, gdyż nadeszła godzina sądu Jego, i oddajcie pokłon temu, który stworzył niebo i ziemię i morze i źródła wód.
Widzimy wyraźnie, że uwierzył Abraham Bogu i poczytane mu to zostało ku usprawiedliwieniu. Uwierzył Abel Bogu i zostało mu to poczytane ku usprawiedliwieniu. Uwierzyli Bogu Niniwczycy i zostało im to poczytane ku usprawiedliwieniu. Wtedy, w tych czasach ciemności, w czasie 7-letniego okresu ucisku, gdy dwóch świadków już będzie zamordowanych i nie będzie żadnego światła, będzie leciał środkiem nieba anioł i ci, którzy mu uwierzą, uwierzą Bogu i zostanie im to poczytane ku usprawiedliwieniu. My dzisiaj jesteśmy wzywani: uwierz Panu Jezusowi, bo Pan Jezus Chrystus jest jedynym prawdziwym Bogiem, bo Bóg istnieje odwiecznie w trzech osobach: Ojca i Syna i Ducha Świętego, i Pan Jezus to jest odwieczny Syn Boży, który przyjął postać człowieka, przyszedł w ciele podobnym do naszego, bo był podobny nam we wszystkim z wyjątkiem grzechu. I dlatego wezwanie uwierz Pana Jezusa, uwierz Panu Jezusowi jest dokładnie tym samym wezwaniem. Wystarczy uwierzyć Bogu. I widzimy, że na wezwanie uwierz Pana Jezusa w 16 rozdziale Dziejów potem strażnik więzienny cieszył się, że uwierzył Bogu. Bo to jest to samo. Uwierz Bogu. Oddaj Mu chwałę. Jesteś na wieki zbawiony. I Jonaszowi 4 rozdział. Aż się trudno to czyta. Jonaszowi bardzo się to nie podobało. Także się rozgniewał. Czy może być coś, co wywołuje większe zdziwienie? Jak to się nie podobało? Można by powiedzieć, że odniósł największy sukces ewangelizacyjny, jeśli miałby być mierzony liczbami. Dlatego ewangelizacji nie mierzymy liczbami. Filip, który poszedł i głosił Ewangelię jednemu eunuchowi na pustyni, i Jonasz, który głosił 120 tysiącom, które się nawróciły, to jeżeli wszystko, co jest zapisane w Biblii, ma nam wystarczyć do oceny tych dwóch przypadków, to wierność Filipa była większa. Jonasz jedynie spełnił powierzone mu szafarstwo niechętnie i nie ma za to zapłaty. Filip chętnie, bo ta zapłata jest zależna od wierności, a nie od efektu skali. To jest ważne, czy z wiernością wykonujemy dane zadanie. I może się okazać, że przed tronem Chrystusowym ten, kto podał jeden kubek wody ze względu na to, że ktoś jest uczniem Pana Jezusa, otrzyma większą zapłatę niż ten, przez którego nawróciło się kilkaset tysięcy osób, bo chodził od drzwi do drzwi, głosił w internecie, w radio, w telewizji, ale spełniał jedynie powierzone mu szafarstwo. Tak jak Paweł mówi, że głosić Ewangelię jest dla niego obowiązkiem. Jeśli czyni to dobrowolnie, ma zapłatę. Jeśli czyni to z przymusu, to jedynie spełnia powierzone mu szafarstwo. I Jonasz spełniał to z przymusu. Oczywiście jeszcze gorsze byłoby, gdyby nie spełniał. Ale nie zapominajmy, że my mamy najbardziej zaszczytne miejsce wśród ludzi. Jesteśmy niewolnikami Króla Królów. Jako niewolnicy Króla Królów, jako niewolnicy Pana Panów, mamy zaszczytne miejsce. Ale niewolnik wtedy jest wierny, kiedy swoją prywatną wolę podporządkowuje z chęcią i radością swojemu Panu. I niestety w przypadku Jonasza tego
nie widzimy. I 10. werset. A Pan rzekł: Ty żałujesz krzewu rycynowego, koło którego nie pracowałeś i którego nie wyhodowałeś. Wyrósł on w ciągu jednej nocy i w ciągu jednej nocy zginął. A ja nie miałbym żałować Niniwy, tego wielkiego miasta, w którym żyje więcej niż 120 tysięcy ludzi, którzy nie umieją rozróżnić między tym, co prawe, a tym, co lewe, a nadto wiele bydła. Widzimy, że tutaj miał bardzo materialistyczną postawę Jonasz. Pan sprawił, że wyrósł pewien krzew, który działał jak klimatyzacja w tamtym ciepłym upale. Czyli dostał ochłodę. I potem Pan ten krzew jednak usunął. I Jonasz znowu się rozgniewał z powodu tego, że Bóg wyłączył tą klimatyzację. Czy my nie jesteśmy podobni? Czy z powodu materialistycznych, różnych naszych celów w życiu nie gniewamy się na Pana i nie zamykamy błogosławieństw Bożych dla ludzi otaczających nas? Bo niestety to jest tak, że my sobie możemy korzystać z tej naszej wolności, ale przez to wielu nie usłyszy Słowa Bożego albo w inny sposób nie skorzysta z Bożych błogosławieństw. Czy gdybyś dzisiaj umarł, to pójdziesz do nieba, na które nie zasłużyłeś, czy do piekła, na które zasłużyłeś? Na całe szczęście możemy być tego pewni. Biblia, Pismo Święte, mówi w pierwszym liście Jana, 5, werset 13. To napisałem wam, którzy wierzycie w imię Syna Bożego, abyście wiedzieli, że macie życie wieczne. Oraz Ewangelia Jana, 3, rozdział 16, werset. Tak bowiem Bóg umiłował świat, że dał swego jednorodzonego Syna, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Wystarczy więc, że uwierzysz w Jezusa, a będziesz raz na zawsze zbawiony. Aby otrzymać bezpłatnie Biblię, napisz do nas SMS 739-089-088. Wyślij adres, na jaki chcesz otrzymać bezpłatną Biblię. Biblia jest całkowicie bezpłatna, aż do wyczerpania zapasów. Z Bogiem!